Dzisiaj chcielibyśmy podjąć taki temat, o co warto jeszcze zapytać swojego lekarza rodzinnego, o co warto poprosić, gdyż wielu pacjentów, zwłaszcza takich starszych pacjentów, którzy zmagają się z wielochorobowością, zmagają się z chorobami cywilizacyjnymi, mogą też uzyskać dodatkowe tutaj pomoce od swojego lekarza rodzinnego. Tak, no i ja w swojej praktyce lekarza rodzinnego często pacjentom różnego rodzaju informatory drukuję, ale nie ukrywając, do poradni przychodzi trochę różnych firm, m.in. firm farmaceutycznych, które przynoszą chociażby darmowe glukometry do rozdawania pacjentom, albo informatorki, książeczki do pomiarów, dzienniczki cukrów, dzienniczki ciśnień, żeby oczywiście to systematycznie prowadzić, bo zdarzają się nie takie niestety problemy, gdzie pacjent nawet ma glukometr, ale nie zapisuje, ma ciśnieniomierz, ale nie zapisuje, albo choruje na cukrzycę, choruje na ciśnienie, ale niewiele o tej swojej chorobie wie i powinno się tą informację poszerzyć, a jednak te informacje gdzieś tam w internecie nie zawsze są zweryfikowane, a jak jest to konkretny jednak informator, który wcześniej sam najczęściej czytam i po prostu wiem, co w tym informatorze jest, to wiem, że informację edukacyjną, którą temu pacjentowi przekazuję, no jest ona rzetelna. Tak, zatem zwłaszcza jeżeli chodzi o takie choroby cywilizacyjne, ciśnienie, tkliwice krwi, cukrzyca, albo zwrócenie stawów, czy na przykład dynamo czanowa. Jeżeli jesteśmy u lekarza, zawsze warto się zapytać, a czy pan doktor ma na przykład jakąś książeczkę, jakiś tam folder do poczytania, bo to zawsze troszeczkę się wyedukujemy, to są często takie materiały, które są przygotowywane przez profesjonalistów, książeczki do zapisów, bo to zawsze będzie to elegancko, tam na jakiś tam okres nam to wystarczy. Żeby nie przynosić na karteczce, nie? Bo tak pacjenci czasami mają, że przynoszą jakiś tam jeden świstek i mają pomiary z ostatnich 2 dni i koniec, nie? Tak, a to zawsze po prostu warto poprosić, bo to czasami ktoś może nie być tego świadomy. Firmy, które przynoszą, czy to peny do insuliny, czy to glukometry, one nie zarabiają na tym sprzęcie, tylko potem, kiedy się dopisuje, kiedy się dokupuje do tego, a to insulinę, a to igły, a to właśnie paski do glukometrów, więc czy to właśnie w gabinetach lekarza POZ, czasami również w aptekach, zawsze taki sprzęt jest i warto pytać, bo jeżeli ktoś na przykład jakaś taka starsza osoba ma ten sam glukometr od 5, czasami nawet 10 lat, to wypadałoby go wymienić. Wypadałoby go wymienić, zapytać się po prostu. Zwłaszcza, że te nowoczesne glukometry oferują możliwość tego, że zapisują sobie te średnie pomiary i istnieje możliwość podpięcia przez USB tych glukometrów po to, aby zwizualizować sobie na specjalnych programach, jakie były wykresy, jakie były trendy glikemii. Tak, dlatego ja na przykład mam jakąś tam jedną preferowaną markę glukometrów, nie dlatego, że akurat go preferuję, tylko dlatego, że każdy ma inny kabel, więc jak miałbym obsługiwać wszystkie glukometry, to potrzebowałbym 15 kabli w gabinecie, to jest oczywiście inszość i wymagałoby to gdzieś pewnie też unormowania na poziomie unijnym. No ale z tego powodu mam po prostu jedną markę, bo mam jeden kabel i koniec. I czasami jak pacjenci do mnie przychodzą z tą konkretną marką, ja mogę sobie ten glukometr podpiąć i widzieć te wszystkie pomiary bez prowadzenia dzienniczka. Drugą opcją jest to, że część glukometrów ma opcję połączenia za pomocą Bluetooth z telefonem, założenia konta i udostępniania przez internet tych wyników swojemu lekarzowi i to też jest bardzo fajne rozwiązanie, o którym będziemy musieli zrobić osobny odcinek. Z rzeczy, o których warto by było jeszcze pamiętać, to jest jeszcze opcja profilaktyki, czyli nie tylko leczyć, ale jeszcze zapobiegać tym różnym chorobom. Tak. I te informacje często można też uzyskać w poradni swojego lekarza rodzinnego. Tak, gdyż wiele takich programów profilaktycznych, które są organizowane na przykład w rejonie danego miasta, danego województwa, no to organizatorzy starają się dotrzeć do jak najszerszej populacji i właśnie informacje przekazują do POZ-ów, do lekarzy rodzinnych. Tego typu programy mają, to nie są zwykle programy takiego powszechnego screeningu, tylko jest to zawsze troszeczkę coś innego. Na przykład badanie USG w kierunku przesiewu obecności tętniaka aorty brzusznej u mężczyzn powyżej 65 roku życia, bo to jest taka grupa, której szczególnie często my obserwujemy poszerzenie aorty, bądź właśnie występowanie już tętniaków. Są też czasami inne programy, na przykład programy profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla osób, które przez wiele lat paliły papierosy, a także to, co miejmy nadzieję w przyszłości, jakie będą wymyślone screeningi bądź próby na przykład badań przesiewowych, tak żeby służyć lokalnej społeczności. Zawsze warto o to dopytać, czy może są jakieś badania jeszcze dodatkowe możliwe do zrealizowania. Tak. No i trzeba pamiętać też o tej standardowej profilaktyce, która obowiązuje w całym kraju,
ale myślę, że na ten temat też trzeba będzie zrobić osobny odcinek. Tak, oczywiście. Drążymy tematy. Zapraszamy do komentowania, do lajkowania i do pozostawienia nam informacje, czy Państwo uzyskują jakieś informatorki, książeczki, dzienniczki od swojego lekarza rodzinnego i jak ta opieka taka edukacyjna u Państwa wygląda. Warto też byłoby napisać w komentarzach, czy u Państwa są jakieś takie programy profilaktyczne, tylko nazwijmy to regionalne, czyli w obrębie jakiegoś miasta, w obrębie jakiegoś województwa, skąd Państwo pochodzą i czego dotyczą te screeningi. Będziemy na pewno bardzo zainteresowani, chętnie poczytamy te komentarze. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.